zobaczyć, w jakim stanie są nasze domy budowane 40 lat. Pęknięcia co w 5-6 miejscach. Tynki odnawia się co 2 lata, pękają z powrotem. Nikt na to zgodny nie jest. A my koszty składamy. A im zależy tylko na ruch. Koszty nasze. Jeśli ta droga ma być robiona 11 listopada na Staszu, to 2 lata temu na kiedyś chodziła komisja, tylko że nie to wszyscy ludzie tacy głupi ciemni, że chodnik jest naszym śmotem, nie wiedziały teraz za ten chodnik, oni nam chcą zapadać. Zgodziło się tylko z ulicy 2 osoby. Jakbyśmy na ten chodnik wzięli pieniądze, to by jeździły nam po prostu po całej ścianie, bo szkodnie by się zabrali. Tak by było. Bo to były właśnie takie zamierzenia. To były takie zamierzenia, panie starosto, to były takie zamierzenia, żeby wcześniej tam zapłacić za chodniki parę groszy, póki chłop się ucieszy, a później będą mieli czarno na białym, podpisaliście, wzięliście pieniądze, poszerzamy drogę 700 tam 650, bo to jest nasz. Tak nie można. Po prostu nie zgodziliśmy i to było właśnie, to była już taka propozycja, żeby tą drogę, bo to był już ten, to miało związek. Żeby poszerzyć tą ulicę. Będziecie jechać do Stachowa z powrotem. Proszę przystanąć w środku ulicy. Numer na przykład mój, 37. Po lewej stronie. Niech pan starosta zobaczy, w jakim stanie jest dom. Potękany we wszystkie strony. Z lewej, z prawej, ze wszystkich stron. Tego nie było, dopóki nie było dużego natężenia stylu. Dom pobudowany jest w 1968 roku. Proszę pana, stał przez 20 lat. Ponad nie naruszony. Nawet ciężkie pojazdy stare jeździły do Grzybowa, a się Grzybów. Tego nie było. Dzisiaj skoro morskie stylu